Mikołaj Rej z Nagłowic jest autorem Żywotu człowieka poczciwego, czyli osobnika postępującego zgodnie z zasadami honoru i etyki. Sam jednak daleko odbiegał od tego wzorca. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj kolejny vlog z cyklu Koper na tropie poświęcony Mikołajowi Rejowi z Nagłowic. Warchoł, pieniacz, krzykacz i żarłok. Mikołaj Rej uchodzi za moralistę i propagatora cnót obywatelskich. Biografowie z reguły pomijają jednak rzeczy niewygodne, a szczególnie fakt, że był kalwinem, wrogiem katolicyzmu, a duchowieństwo nazywało go nawet rozwiązłym szatanem. Zmowa milczenia panuje także wokół jego wyczynów sądowych, a był wyjątkowym warchołem i zawsze się protestował o pieniądze. Przy okazji był też wyznawcą megalomanii narodowej i uważał, że Polacy są najbardziej wartościowym narodem w Europie. Natomiast Włosi mieli być chytrzy, Czesi chodzić jak pawie, Niemcy hardzi, a rozum wraz z roztropnością mieli zostawić w lesie, Szwedzi i Duńczycy nikczemni i podli, natomiast Moskale sami ledwo rozumieli to, co mówili. Zresztą Rej przez dłuższy czas nie ogłaszał swoich utworów pod własnym nazwiskiem. Publikował je anonimowo lub pod pseudonimem. Nie zależało mu bowiem na osobistej popularności, a bardziej na efekcie, jakie te utwory stwarzały. Jako zajadły kalwin, Rej stanął też w obronie Erasma Twinowskiego, który w czerwcu 1564 roku w Lublinie podczas procesji Bożego Ciała wyrwał prowadzącemu procesję duchownemu monstrację i hostię, rzucił je na ziemię i podeptał, to Rej na Sejmie go bronił. Stwierdził, że jeżeli Pan Bóg czuje się obrażony, to niech osobiście ukara świętokradcę, natomiast samemu klesze wystarczy dać szelonga za mąkę i za szkiełko. Inna sprawa, że Sejm faktycznie uniewinnił Otwinowskiego, ale to były czasy panowania Zygmunta Augusta, który był władcą bardzo tolerancyjnym, chociaż nigdy nie zerwał z katolicyzmem. Zdarzyło mu się nawet powiedzieć nuncjuszowi papieskiemu, że osobiście nie jest na tyle głupi, by wierzyć, że w hostii świętej jest krew. Zresztą Rej od 1560 roku brał udział w likwidacji świątyń katolickich w swoich posiadłościach. Wiadomo, że zlikwidowano w ten sposób 7 kościołów, a likwidacji poprzedziły rabunki i gwałty. Znając zresztą Reja i jego skrupulatność w sprawach finansowych, można podejrzewać, że dobrze na tym zarobił. Rej uwielbiał protestować się także w sprawach prywatno-finansowych. Zachowały się bowiem informacje, że brał udział w ponad 500 procesach, co jak na obyczaje nawet tamtej epoki było ogromną liczbą. Występował jako pozwany i powód, wierzyciel i spadkobierca, a także jako dłużnik. Procesował się właściwie o wszystko i ze wszystkimi. Swojego teścia oskarżył o kradzież książki. Miał ponad 70 spraw z sąsiadami. Chodziło o rozgraniczenie dóbr, wycinkę lasów, zabór zboża na polach. Jeden z sąsiadów, który razem z Rejem posiadał młyn i staw, oskarżył go, że ten wypuścił wodę ze stawu i wybrał stamtąd wszystkie ryby. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że ten sąsiad był sędzią, ale znał dobrze obyczaje Rzeczpospolitej i wiedział, że jeżeli sam wymierzy sprawiedliwość, to będzie dopiero to skuteczne. Praktyka czyni mistrzem. I Rej, chociaż nigdy nie studiował prawa, miał duże doświadczenie prawnicze. Zresztą sam wychodził z założenia, że ważne są czyny dokonane, a nie litera prawa. I nigdy nie zawahał się nad przesypywaniem kopców granicznych czy zajazdem na sąsiada. Ale nie wszystkie sprawy kończyły się dla niego pozytywnie i Rej wtedy bardzo ubolewał w swoich utworach nad nieudolnością prawa Rzeczypospolitej. Chociaż był wyjątkowej kategorii pieniaczem, to uwielbiał sprawiać wokół siebie otoczkę niewinności i zawsze tłumaczył, że broni tylko swojej rodziny przed zachłannością sąsiadów. Robił to bardzo skutecznie, gdyż nawet Zygmunt August poprosił starostę chełmskiego, by wziął Reja pod ochronę przed zachłannością innych. Chociaż w Żywocie człowieka poczciwego namawiał do umiarkowania w jedzeniu i piciu, sam był wyjątkowej kategorii żarłokiem. Zachowały się bowiem informacje, że gdy korzystał z gościny innych, to zawsze siedział tak długo, aż właściwie wyjadł i wypił wszystko. I cały czas postępował, jakby właśnie zakończył umartwiania Wielkiego Postu. Zmarł, otoczony powszechnym szacunkiem jako znakomity pisarz, a przy okazji człowiek bardzo zamożny. Był właścicielem 2 miast, 17 wsi,
12 folwarków i kamienicy w Krakowie. Jeżeli z jego życia wypływa jakiś morał, to niestety ja go nie dostrzegam. Więcej o Mikołaju Reju nie tylko znajdziecie w mojej książce Szokujące tajemnice autorów lektur szkolnych. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze we wtorek o godzinie 8:30. Hej!